Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak. Słuchajcie, mam dla Was dzisiaj dobrą wiadomość. Co prawda, za tą dobrą wiadomością idzie też troszeczkę kiepska wiadomość, no ale mam nadzieję, że przynajmniej części z Was się to spodoba. Nieprzypadkowo widzicie tutaj pojazd, który nazywa się FCM36 PAC 40. Jest to Franca, francuski Tedek brzydki niesamowicie, aczkolwiek ma podstawową zaletę. Zobaczcie na to. Bazowy zasięg widzenia 400 metrów. Co to oznacza? A, no, jeszcze nie powiedziałem to jest poziom trzeci, prawda? Słuchajcie, jeżeli zamontujecie tutaj binokle, to naprawdę możecie świecić, ile wlezie. Bardzo fajny pojazd, i dlaczego wam o tym mówię? Otóż w kolejnym magazynie CD Action będzie on dodany. Kot na ten pojazd plus 3 dni premium. No, myślę, że bardzo ciekawa oferta. Każdemu, czy ktoś jest dobrym graczem, czy ktoś jest średnim, czy yy, słabym graczem, polecam ten pojazd. Oczywiście postaram się zrobić niedługo jakieś bitwy na żywo tym. Yy, natomiast no nie spodziewajcie się, no niestety to jest kurczę tutaj 24 na godzinę maksymalna prędkość. Do tego moc silnika 91 to jest słabo. Natomiast sam pojazd jest bardzo, bardzo fajny i polecam Wam go. No i teraz zła wiadomość. Zła wiadomość, chyba o niej jeszcze nie mówiłem, jest taka. Że niestety wargaming wycofuje się z tego pomysłu, który dawał nam golda za jakieś tam kody. To znaczy, jeżeli na przykład ktoś miał ten pojazd w garażu kupił sobie, e, na przykład CDX, czy skądkolwiek miał kod, wpisał e, kod został zaakceptowany, i dostawaliśmy równowartość w goldzie, czyli chyba 750 golda, nie jestem pewny. Ale chyba 750 golda akurat za tego. Niestety, prawdopodobnie ostatnie akcje z Jagtigerami dały się odczuć w firmie Wargaming. Tak mi się przynajmniej wydaje, i oni zdecydowali, że od tej pory, jeżeli chodzi o kody, to nie będziemy dostawali rekompensaty w złocie, tylko w srebrze, co jest absolutnym. No, to jest tragiczne dla, dla nas, no, ponieważ zawsze tego gold'a sobie ktoś mógł troszeczkę nachapać się, a tym razem, no, jeżeli ktoś z Was ma ten pojazd, to absolutnie nie opłaca się wklepywać takiego kodu, no bo dostaniecie, no nie wiem, 750 i to w srebrze, to nie wiem ile to tysięcy będzie, nawet mi się nie chce liczyć, no ale bez sensu, także tak naprawdę kod na 3 dni premium tylko zostaje. A no może dobre i to, może 3 dni premium kogoś zadowalają. Znaczy, jak ktoś kupuje CD Action, no to oczywiście będzie miał przy okazji 3 dni premium. Natomiast specjalnie kupić, no kurczę, nie bardzo. Jestem ciekawy, skąd ta kurczę, zachłanność. No rozumiem, że w przypadku tego, jak Tigera, no to mogli to odczuć po kieszeni, bo mnóstwo ludzi kupiło sobie te kody i po prostu mają Golda. No ale niestety urwało się to. Co prawda. Chyba równowartość w goldzie będziemy dostawali, jeżeli jakiś pojazd będzie wygrany w zadaniu, albo na przykład, jeżeli ktoś nam kupi w sklepie jakiś pojazd i będziemy go mieli w garażu, to chyba też dostaniemy golda. Tak mi się wydaje. Nie jestem tego pewny w 100%, ale tak mi się wydaje. Natomiast z kodami niestety się skończyło. No i cóż, tą smutną wiadomością mogę zakończyć ten radosny news. Żegnam się z wami i do usłyszenia.